Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, ponownie ja i moja zabawka. W pierwszym filmie z GoPro bardzo dużo mi pomogliście. Jeżeli chodzi o to migotanie, tutaj chyba kolega Dziku, chyba tak, tam coś o hercach i kurczę, to był strzał w piąteczkę. Ja miałem ustawione na 60, a u nas jest 50, czyli ten link, który mi podrzuciłeś, super. W siódemce tam jest inaczej rozwiązane, a tutaj w ósemce musiałem przestawić herce. I teraz jest bajeczka. Nie mryga, nie stuka, nie puka. Ogólnie gwiazdorstwo. Przełączam się teraz na GoPro. Patrzę właśnie na nie. Będę chciał, żebyście mi w dalszej części pomogli. Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o porównanie z mikrofonem z aparatu, a GoPro bez mikrofonu. Czyli z tego, co mi wiadomo, to niby ten mikrofon ma całkiem niezły i daje całkiem niezły dźwięk, jeżeli chodzi o wymowę. Ale będę chciał Ci pokazać na przykład na szczotce, jaka jest różnica. Tu widzisz szczotkę, moją ulubioną. Tak ona wygląda na GoPro. A tak na aparacie. Zbliżenie do aparatu, zbliżenie do GoPro. I powiedz mi, napisz, przepraszam, tak naprawdę, gdzie szczegółowo jest bardziej? Te kolory. Moim zdaniem chyba GoPro ma bardziej nasycone kolory. Oczywiście na chwilę obecną światła może być mało. Ale to nie problem, bo na mnie świeci tylko jeden LED. 30. Tylko i wyłącznie. Więc, a LEDów jeszcze mam 3 LEDy. Czyli jeszcze tutaj watów mogę dorzucić ponad 100, więc także mogę zrobić, tak będzie jasno, że będę błyszczał. No. Także bardzo bym poprosił o pomoc w tej kwestii również, bo jeżeli lubisz oglądać mój kanał, to będzie to też miało wymierne efekty dla Ciebie, jeżeli chodzi o efekty wizualne i jeżeli chodzi o dźwięk oczywiście. Nie będę ukrywał, że będę chciał całkowicie przeskoczyć na GoPro, bo jest malutkie. Pobawiłem się nim trochę i tak naprawdę, jeżeli chodzi o poręczność i wielofunkcyjność, to jest mistrz. Jak chcę, biorę w rąsie, nagrywam z rąsi. Jak chcę, zakładam na dynkę i lecę z dyni. Także aparat będzie, bo jak nieraz będę coś robił, aparat będzie nagrywał. A jeżeli będę chciał Ci pokazać na przykład pędzelkowanie, to zdecydowanie będę nagrywał to z GoPro. Teraz w stronę aparatu. Mistrzuniu, nie smuć się. Dziadzia Cię nie opuści, bo aparat służy mi już bardzo długo, niezniszczalny, więc z aparatu na pewno będę też nagrywał. Chociażby zostanie nawet do samych zdjęć, pomimo że nie robi jakichś fantastycznych, ale dla mnie, na moje klimaty jest wystarczający. No dobra, ponownie GoPro. Powiedz mi, jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o, widzisz, tak jak widzisz, jakieś akcesorium, tutaj napis, będę chciał na przykład tak pokazać, jak to wygląda, czy to jest czytelne, tak jak przesuwam na przykład, tutaj elegancko, przed samą kamerką, czy to elegancko widać. Mam nadzieję, że tym razem również mi pomożesz. Tamten film, dobrze, że go wrzuciłem, dużo niedopracowań, naprawdę rozwialiście, tak naprawdę, co jest 5, sam myślę, że dłużej bym szukał, a tutaj jeden film, proszę bardzo, klik i już jest w miarę dobrze. No dobra, dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!